Dzień dobry i dobry wieczór. Kolejne wycinanki prasowe. Dziś niestety jestem sam, bez Agnieszki Wiśniewskiej i już bez Agnieszki Wiśniewskiej, ale może ktoś się na jej miejsce pojawi. Ale dzisiaj postaram się sprostać temu podwójnemu zadaniu. A że ponieważ Agnieszki nie ma, to zacznę od bardzo ciekawego i ważnego tekstu w Krytyce Politycznej, której ona jest redaktorką naczelną. W Krytyce Politycznej ukazał się tekst, czyli można go oczywiście przeczytać w internecie, a nawet należy też wpłacać na Krytykę Polityczną, podobnie jak na inne niezależne media. Pamiętajcie Państwo, że naprawdę bez pieniędzy to się nie da, chyba że chcecie oglądać tylko telewizję Jacka Kurskiego, bo on nie ma problemu z tym, że ktoś, bogaty wujek z Nowogrodzkiej mu wpłaca i to tak po miliardziku złotych. Tyle Krytyka pewnie nie potrzebuje, czy Okopres, czy parę jeszcze innych równie dobrych mediów, o tym, w którym Państwo oglądają, nie wspomnę już w ogóle. Natomiast Maja Staśko w Krytyce Politycznej napisała o czymś, co w ostatnich dniach organizowało emocje mnóstwa osób na Facebooku, pewnie chyba też na Twitterze, czyli oczywiście sprawa pobytu Romana Polańskiego w Łodzi. Ja nie będę tego dość obszernego tekstu streszczał, ani jakoś zbyt obficie cytował. Emocje były straszne, argumenty padały dość przerażające, muszę powiedzieć. Natomiast myślę, że na zachętę, taką pewnie prowokującą dla części z Państwa zachętę, taki oto fragment w tekście jest cytowana Justyna Kopińska, znakomita reporterka, która skomentowała wpis, słynny wpis Mariusza Grzegorzka, czyli rektora Łódzkiej Szkoły Filmowej, w którym tam apelował, żeby się tak nie podniecać, bo Roman Polański wybitnym artystą jest. Skomentowała to tak. Roman Polański jest wybitnym artystą. Zgwałcił też 13-letnią dziewczynkę. Jeśli studenci nie życzą sobie obecności twórcy na wykładzie, mają do tego prawo. Zadziwia hipokryzja niektórych ludzi, którzy mówią, że ksiądz zgwałcił, a reżyser przespał się. No to teraz co w tych tradycyjnych, profesjonalnych tygodnikach, które też trzeba jakoś tam wspomagać, nawet jeżeli na nie narzekam, to jeżeli jednak nie chcemy mieć tylko telewizji Jacka Kurskiego i takich klonów jego prasowych, to kupujmy też Politykę, Newsweek czy Przegląd, choć najbardziej trzeba wspierać media internetowe, niezależne, takie jak naszą telewizję, ale też takie jak Okopres czy Krytykę Polityczną. W polityce, proszę Państwa, rzadka rzecz. Kto by się spodziewał, że w tym centrowym, liberalnym piśmie taka będzie okładka? To jest Adrian Zandberg, jeżeli Państwo jeszcze tego nie rozpoznali. Taka artystyczna wizja, a w środku też taka artystyczna, powiedziałbym, dziennikarska wizja pod hasłem, czy popularny szef niepopularnej partii może zostać liderem opozycji. Nie rzuca mnie ten wywiad na kolana, ale jeżeli ktoś lubi takie analizy, to może. Natomiast jest w tej polityce coś ciekawszego, co jednak nie jest codziennością polskiej prasy. Krótki, bo krótki, ale dość ciekawy wywiad Sławomira Sierakowskiego z Francisem Fukuyamą. No nie jest to częsty gość, przyznacie Państwo, naszych mediów. Nie będę go streszczał, ale jedna ciekawa rzecz. Sierakowski pyta, polski rząd postawił wszystko na relacje z Ameryką. Z innymi graczami jesteśmy mniej lub bardziej skłóceni. Czy na Trumpa naprawdę można liczyć? Na to Fukuyama. Trump nie kieruje się moralnością w polityce. Każde porozumienie z nim wynegocjowane obowiązuje do czasu, gdy uzna, że można podnieść stawkę. Nie jest przywiązany do żadnych sojuszy międzynarodowych. Trudno o lepszy przykład niż porzucenie Kurdów, najważniejszych sojuszników w wojnie z tak zwanym państwem islamskim. Trump nie jest też przywiązany do NATO. W odróżnieniu od innych prezydentów USA, Trumpowi bym nie ufał, mówi Francis Fukuyama. No jednak, co by nie powiedzieć, bardzo wybitny światowej klasy politolog. Jeszcze właściwie jedna rzecz. Sierakowski potem dodaje, a jak by się zachował, gdyby w Polsce pojawiły się mówiące po rosyjsku zielone ludziki? Na to Fukuyama. Zadzwoniłby do Władimira Putina, który odpowiedziałby mu, że nie ma z tym nic wspólnego. I Trump uznałby to wyjaśnienie za wystarczające.
może przysłałby jakąś komisję, która by to sprawdzała w nieskończoność. To tyle, ale jest jeszcze parę innych ciekawych rzeczy z Fukuyamy w polityce. A druga rzecz, którą mogę spokojnie polecić, to opublikowane w tym właśnie numerze z Zandbergiem na okładce nominacje do paszportów polityki, które są chyba, nie wiem, czy w tej chwili jednak nie najważniejszą w ogóle polską nagrodą kulturalną, a szczególnie przy takim Ministerstwie Kultury i takim ministrze kultury. To jest oczywiście dość długa lista, ale warto, nawet jeżeli część nazwisk nic nam nie mówi, bo polityka i eksperci polityki, sam miałem przyjemność przez parę lat takim być, mają nosa i nawet jeżeli o kimś nie słyszeliśmy, to warto się dzisiaj o nim coś dowiedzieć, bo jeżeli nawet nie dostanie paszportu, to za rok, dwa, trzy, góra, pięć, na ogół się okazuje, że jest bardzo wybitnym, nieraz wręcz światowej klasy twórcą. No takie najkrótsze na przykład, najkrótsza sprawa, nominowani w dziedzinie filmu, Bartosz Bielenia, to oczywiście za kreację aktorską w filmie Boże Ciało, Bartosz Kruchlik za reżyserię i scenariusz filmu Supernowa i Mateusz Pacewicz za scenariusz filmu Boże Ciało również. Mateusz Pacewicz zresztą syn szefa OKO.press. To jest taka jeszcze dodatkowa ciekawostka towarzyska. Warto we wszystkich dziedzinach, nie tylko filmu, bo również teatru, tu z kolei mamy zresztą trzy kobiety nominowane, podobnie jak w literaturze też trzy kobiety, sztuki wizualne, muzyka poważna, muzyka popularna, kultura cyfrowa. Ważna lista ważnych ludzi, o których albo już jest, albo będzie głośno. W najnowszym Newsweeku z kolei o jeszcze innym kandydacie, właściwie nie o jeszcze innym, bo Zandberg już wiadomo, nie będzie żadnym kandydatem na prezydenta, no ale tak się mówiło. I chyba dlatego też, wydaje mi się, polityka zdecydowała się na tę okładkę. Natomiast tutaj Hołownia. Ale jeżeli ktoś chce na niego głosować, to niech tekst przeczyta, ale nie rzuca on mnie na kolana. Natomiast tak naprawdę w tym Newsweeku jest jeden pasjonujący zupełnie tekst. To jest rozmowa z profesorem Pawłem Maciejko, który jest autorem pierwszej monografii frankizmu pod tytułem Wieloplemienny tłum. Frankizm, proszę Państwa, to jest od tego Jakuba Franka, XVIII wiek w Polsce i nie tylko w Polsce zresztą, czyli rzecz opisana niesłychanie szczegółowo w księgach jakubowych Olgi Tokarczuk, no, czyli czymś zupełnie na topie. I to zupełnie są fantastyczne rzeczy. O frankizmie niestety w Polsce mało się słyszało, mało się czytało, a to było zdumiewające zjawisko zupełnie, również dlatego, że jak w soczewce widać w nim ówczesną Polskę, a o tej właśnie ówczesnej Polsce taki mały fragment, nie mogę się pohamować, bo jest tak smaczny. Otóż w którymś tam momencie różnych zawirowań z Jakubem Frankiem i kiedy się wydawało, że przegrał jakieś swoje plany, raptem zaprosił go do powrotu do Polski biskup krakowski Kajetan Sołtyk. Miał on problem, narobił długów karcianych. Żeby je spłacić, oskarżył lokalnych Żydów o mord rytualny. Podczas procesu wymusił torturami przyznanie się do winy, po czym wziął łapówkę, za którą miał skazanych wypuścić. Tyle, że wyrok wykonano przez obdarcie żywcem ze skóry. No i otóż ten biskup Sołtyk, przedstawiciel naszego kochanego kościoła katolickiego, postanowił, że z Frankiem może w tej sprawie ubić pewien interes. Ale jaki, to już przeczytajcie w tym naprawdę bardzo ciekawym wywiadzie o znamiennym zresztą tytule Heretyk. W Newsweeku jeszcze druga rzecz, warta chyba uwagi, o tym zresztą mówiłem w poprzednich programach. Otóż jeszcze jeden, ale solidny, pióra Radosława Omachela, taki raport na temat ZUS-u i tego, co nas czeka. Ja wiem, że to brzmi jak temat dla emerytów albo tych, którzy za moment przejdą na emerytury, ale szczerze powiem, to jest właśnie coś dla 20- i 30-latków, bo to oni jeszcze mają szansę coś z tym zrobić. Moje pokolenie jest już w sprawie emerytur przegrane, dlatego polecam zdecydowanie młodszym ode mnie ludziom, kobietom i mężczyznom, żeby tekst Nabici w ZUS w Newsweeku przeczytali.
co jeszcze warto, w chyba ciągle niedocenionym przeglądzie, w którym ukazują się dość często bardzo ciekawe artykuły, przede wszystkim bardzo ciekawe, znowu pewnie może bardziej nawet dla młodszego pokolenia, tekst Jakuba Dymka, Wojna o suwerenność w czasach cyfrowej rewolucji, czyli wyjaśnienie, o co to chodzi z tym podatkiem cyfrowym, z którego PiS pod kulonym ogonem się wycofał, jak tylko Amerykanie tupnęli nogą, czy nawet może tylko pogrozili palcem. Natomiast w tym tekście bardzo mi się podoba takie wyjaśnienie, zobrazowanie tego, na czym, o co chodzi też z gigantycznymi majątkami amerykańskich miliarderów. Otóż Dymek pisze, jak wyobrazić sobie miliard dolarów, 10 miliardów, 100. Szacunkowy, to jest szacunkowy majątek najbogatszego człowieka na świecie, Jeffa Bezosa. On właśnie wynosi tyle, 100 miliardów. Jak policzył portal Business Insider, Bezos musi wydać milion, żeby odczuć w portfelu różnicę porównywalną z wydaniem przez przeciętnego Amerykanina 1 dolara. Czujecie to Państwo? Wydajecie 1 dolara, nawet u nas w Polsce. No. Odczuwacie, natomiast Bezos odczuwa taką samą stratę dopiero jak wyda 1 000 000 dolarów. Ale idźmy dalej. Dom na Lazurowym Wybrzeżu jest przy majątku Bezosa takim obciążeniem finansowym, jak dla zwykłego człowieka duży kubek kawy w Starbucksie. Według magazynu The Atlantic Bezos musiałby przepuszczać 28 milionów dolarów dziennie, podkreślam, wyłącznie po to, żeby biorąc za punkt odniesienia miniony rok, nie powiększać majątku. Żeby w całości wydać 100 miliardów, trzeba by kupować nowe auto marki Lamborghini codziennie przez ile? Przez 1000 lat. Ta skala wymyka się wyobraźni, mówi Dymek. Zgadzam się z nim, ale warto tę wyobraźnię sobie poszerzać tego typu tekstami, jak ta wojna o suwerenność w czasach cyfrowej rewolucji. I drugi jeszcze materiał, w przeglądzie bardzo często są ciekawe materiały historyczne i tutaj też Macieja J. Nowaka, trauma po zamachu na prezydenta. Mamy znowu rocznicę wyjątkowo obrzydliwego mordu na prezydencie Narutowiczu. Wyjątkowo obrzydliwego, bo rzecz nie tylko w samym akcie mordu, tylko w tym, jak szczuto do tego, jak endecja szczuła. Ale też jak potem w pierwszym odruchu, pisze autor, po morderstwie część prawicowych polityków bardziej niż zamachem przeraziła się tym, że nowe okoliczności polityczne mogą zaszkodzić ich formacji. I w tak dramatycznym momencie przede wszystkim oburzali się na oskarżenia o współodpowiedzialność za tragedię. W pierwszych dniach po zamachu utrzymywali, że Eligiusz Niewiadomski był człowiekiem niezrównoważonym, za którego nikt nie może odpowiadać. Nie macie Państwo jakiegoś takiego wrażenia, że coś nam współczesnego również, jest tu jakaś analogia? A co do tego szczucia wcześniejszego, no to taki mały przykład, ksiądz Kazimierz Lutosławski, słynna postać, wtedy taki jeden z heroldów endecji, który w gazecie porannej Dwa Grosze potrafił na przykład pisać tak, jak śmieli Żydzi narzucić Polsce swojego prezydenta, jak mógł Witos rzucić głosy polskie na żydowskiego kandydata. Podobną kampanię w dzienniku Rzeczpospolita prowadził Stanisław Stroński, też bardzo prominentny polityk endecji. I trzeba przyznać, że to jest jedyny akcent jakoś odrobinę optymistyczny w tym tekście, przypominającym tamte czasy. Otóż tenże Stroński po latach, w czasie II wojny światowej, przyznał się, no nie publicznie, bo nie było dużej publiczności, ale wobec kilku osób publicznych, że bardzo tego żałuje i że uważa to za swój największy grzech i błąd w życiu. No więc przynajmniej jeden coś zrozumiał. Niestety chyba tylko jeden. I wreszcie na koniec wprost, który nieodmiennie irytuje mnie rankingami. Tu znowu jest zresztą ranking o polskiej branży spożywczej i rolniczej, ale on przynajmniej jest oparty, jak rozumiem, na jakichś danych statystycznych i finansowych. Jeżeli ktoś chce wiedzieć,
czyje pieniądze stoją za różnymi rzeczami, które na co dzień jemy, to może go sobie przeczytać, ten ranking. Natomiast jest w proście jedna ciekawa rzecz, bo zagraniczna, a takich jest bardzo mało niestety w polskich mediach, bo też my się tym mało interesujemy, jesteśmy pępkiem świata, albo też nasza chata z kraja, a to jest rozmowa z estońską politolog Kadri Lik, która badała rosyjskie elity, młode rosyjskie elity, czyli studentów takich prestiżowych szkół, które potem dyplomatów przyszłych, które stanowią narybek potem państwowych kadr Rosji, więc coś jednak dla nas ważnego. Bardzo ciekawa rozmowa, bo oni do niej mieli zaufanie, ponieważ ona tam wcześniej była korespondentem przez jakiś czas, zna te środowiska, więc ta bariera taka dość naturalna lęku, że to ktoś obcy, chyba tutaj była możliwie niska. I na zachętę jeden ciekawy fragment. Dziennikarz, który rozmawia z nią, mówi o tym, że jeżeli ci rozmówcy, ci badani są członkami aparatu, to muszą być lojalistami wobec Putina. Na co ona odpowiada? Niekoniecznie. Rozmawiałam z kilkoma cynicznymi oportunistami, ale byli też tacy, o których powiedziałabym, że na miarę swoich możliwości próbują jednak naprawiać świat. To, co ich łączy, to dość krytyczny stosunek wobec obecnej władzy w Rosji. Nie podoba im się zwiększanie kontroli internetu, rozbijanie opozycyjnych demonstracji. Są też bardzo krytyczni wobec inwazji rosyjskiej na Ukrainie, którą uważają za porażkę. Niektórzy mówią nawet, że nigdy nie głosowali na Putina. Pozostają jednak lojalni wobec państwa rosyjskiego, bo to krytyczne podejście do Putina i jego polityki nie oznacza automatycznie, że podzielają poglądy obowiązujące na Zachodzie. To jest często popełniany poza Rosją błąd. Zakładamy, że tam są albo putiniści, albo ludzie tacy jak my. Z mojego doświadczenia wynika, że ci młodzi dyplomaci nie myślą tak jak Putin, ale także nie myślą tak jak my. Przeciwnie, są wobec nas równie krytyczni jak wobec własnych przywódców. To ciekawa uwaga i ucząca pokory w ocenianiu świata czarno albo biało. Ważna do zastosowania chyba też w ocenianiu różnych polskich spraw.